Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt, żeby uczestniczyć w tej ważnej imprezie, konferencji. Tak, za życiem, tak, za miłością, za rozwojem rodziny, za wspieraniem rodziny. Cieszę się, że mogę też w jakimś sensie polecać, zachęcać, no i chwalić się tym, że przez ponad prawie już 35 lat obecnie działam w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, bo tam właśnie zajmujemy się edukacją i choć mój wykład, przygotowanie do poczęcia dziecka nie będzie dzisiaj wprost skierowany i taki typowy, składający się z samych rad, jak to zrobić, ale jak Państwo zobaczycie, no, będzie w jakimś sensie i hołdem, ale przede wszystkim też zwróceniem uwagi na rolę nauczycieli naturalnego planowania rodziny w właśnie wspieraniu małżeństw, którzy planują poczęcie dziecka, czy po raz pierwszy, czy po raz kolejny, ponieważ myślę, że jest to środowisko totalnie w jakimś sensie niedoceniane i w tym sensie zaniedbane, że bardzo potrzebne nam również, służbie zdrowiu, temu medycznemu środowisku, we wspieraniu i przygotowywaniu właściwym, odpowiedzialnym do tak ważnego zadania, jakim jest dwurodzicielstwo. A więc chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów o samym zdrowiu prokreacyjnym. Tak naprawdę od kiedy należy się przygotować do dwurodzicielstwa, troszkę o modyfikowalnych czynnikach wpływających na zdrowie potomstwa, właśnie podkreślić tą rolę doradcy rodzinnego, nauczyciela naturalnego planowania rodziny w profilaktyce prekoncepcyjnej, no i krótko podsumować to, co tutaj będę mówić. Właściwie tak wydaje się, że sama wiedza i świadomość potrzeby przygotowania do prekoncepcji w jakimś sensie jest nowością. Nowością właściwie przełomu XX i XXI wieku, kiedy uświadomiono sobie, że zdrowie człowieka jest uwarunkowane wielopokoleniowo i że istnieją też pewne obszary wiekowe w ludzkim życiu, które w szczególny sposób warunkują jego dalszy rozwój. I powstało bardzo wiele opracowań, rekomendacji, zaleceń w tym zakresie. Na, że tak powiem, taką skalę światową, no również mamy dosyć dużo bardzo ważnych informacji na temat właśnie zdrowia i tych przemian, szczególnie w ostatnich 10-20-leciach, kiedy to zaobserwowano bardzo wiele bardzo niepokojących zjawisk związanych ze zdrowiem i również z możliwością wpływu na, nazwijmy to, rozwój ludzkiego kapitału. I podkreślono, że między innymi te pierwsze 1000 dni od poczęcia, będziemy się koncentrować też nad okresem przed poczęciem, ale tutaj konkretnie na tym slajdzie no mamy informacje dotyczące tych pierwszych 1000 dni od poczęcia do drugiego roku życia, które wydaje się bardzo kluczowe w takim, nazwijmy to, światowym rozumieniu tego, w sensie po prostu wielu krajów, wielu kontynentów i dostępu zarówno do usług związanych po prostu z świadczeniem zdrowia, jak i dostępności do pożywienia, jak i w ogóle ogólnie bezpieczeństwa, edukacji, relacji i że ten czas właśnie tuż przed koncepcją noszenia dziecka pod sercem i jego wczesnego rozwoju, w związku z tymi uwarunkowaniami klimatycznymi, politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, różnymi prawnymi, dostępem do różnych świadczeń, komunikacji, no i oczywiście relacji rodzinnych i w ogóle obecności rodziny decydują o tej zdrowotności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. I jest to czas, który można by określić jako furtkę dla zdrowia przyszłych pokoleń.
nie jest truizmem zwrócenie uwagi, że zdrowie rodziców warunkuje zdrowie potomstwa, a ono warunkuje zdrowie kolejnych pokoleń. Czyli jakby jest to pewna taka machina, która samo się napędza i dlatego tak ważne znaczenie ma rozumienie przede wszystkim, czym jest zdrowie prokreacyjne, dlaczego warto o nie dbać, jak ważna jest troska o nie, bowiem no, w naszym konkretnym ujęciu, powiedzmy takim polskim, jest to w jakimś sensie też odpowiedzialność i zadanie dla każdego Polaka w aspekcie właśnie przyczynienia się do ciągłości biologicznej naszego narodu, ale również ze względu na pewną odpowiedzialność w związku z tym, że w Polsce, jak i w wielu krajach europejskich od wielu już lat no, dominuje ujemny przyrost naturalny, zima demograficzna. I są kraje, w których no, zaczęły powstawać pewne działania. Takimi krajem są na przykład Czechy, w których no, między innymi właśnie bardzo duże wsparcie dla rodziny i podkreślenie, że nawet pewnym obowiązkiem narodowym jest dbanie o to, żeby mieć choć jedno dziecko, jest no, taką podstawą do tego, że te wskaźniki dzietności zaczęły w tym kraju rosnąć. Także chciałabym zwrócić uwagę, że w ogóle kwestia zdrowia prokreacyjnego pojawiła się w Polsce jako określenie dopiero niedawno. Właściwie w ramach takiego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, w którym miałam przyjemność też brać udział w punkcie dotyczącym szóstym, dotyczącym zdrowia prokreacyjnego przy Ministerstwie Zdrowia, stworzyliśmy właściwie dopiero wtedy definicję, czym jest zdrowie prokreacyjne. Ono było w dużej takiej, nazwijmy, kontrze w stosunku do dotychczasowej definicji tak zwanego zdrowia reprodukcyjnego, które powstało. Ksiądz biskup dzisiaj na mszy świętej wspomniał o właśnie takich konferencjach, między innymi w Kairze w 92 roku. I ta konferencja, no między innymi na tej konferencji po raz pierwszy zaczęto mówić o zdrowiu reprodukcyjnym w aspekcie takiej bardzo decydującej roli kontroli urodzeń, praw do właśnie antykoncepcji i aborcji, w takiej zupełnej sprzeczności do tego, czym naprawdę jest płodność, która jest integralną częścią zdrowia, bez której naprawdę organizm, bez względu na to, czy ostatecznie będziemy się cieszyć potomstwem, czy też nie, funkcjonuje źle. I kiedy w Polsce w 90-tych latach właściwie rozpoczął się ruch Rodzić po ludzku i myśleliśmy o tych przemianach w kierunku takiego bardzo humanitarnego właśnie rodzicielstwa i w tym między innymi programu przygotowania do tego dwurodzicielstwa od poczęcia, a dziś wiemy, że to zdecydowanie trzeba przesunąć przed poczęciem, a profesor Troszyński, ale profesor Fijałkowski był właśnie twórcą takiego pięknego określenia tego dwurodzicielstwa. Nie zdawaliśmy sobie być może sprawy z wagi tego wydarzenia, które miało miejsce w Kairze. Natomiast no, z pomocą między innymi no, wielu ekspertów stworzyliśmy właśnie tą definicję, która też wskazuje na pewną taką ciągłość. Przepraszam, patrzę, bo to jakoś, no nic, to, wydaje mi się, że to światełko może nie do końca jakoś pokazuje, ale generalnie chodzi mi o to, że właśnie ta definicja dotyczy zagadnień zdrowia u obu płci, a więc to jest bardzo ważne, żeby podkreślić tą rolę mężczyzny w tym poczęciu, bo często się koncentrujemy jedynie na kobiecie. I we wszystkich fazach życia, przez pokwitanie, przekwitanie, płodność, niepłodność, planowanie rodziny, zdrowie podczas ciąży, porodu, połogu, nowotworów, narządów płciowych, piersi, a więc chodzi o taką ciągłość i zrozumienie, że zdrowie prokreacyjne jest częścią dobrostanu zdrowia jako takiego. Czyli jeżeli jesteśmy zdrowi, to jesteśmy płodni. I teraz powstaje pytanie, od kiedy należy zacząć przygotowania do dwurodzicielstwa?
Są badania i jest ich dużo. Zwróćmy uwagę, że wykazano, że przygotowanie prekoncepcyjne obojga rodziców w celu optymalizacji ich zdrowia zmniejsza między innymi bardzo niekorzystne skutki dla matki, takie jak utrata ciąży, utrata dziecka, zahamowanie wewnątrzmaciczne, zahamowanie wzrastania wewnątrzmacicznego, niska lub duża masa urodzeniowa. Wykazano również, że zdrowie matki i ojca, podkreślam, ma również długoterminowy wpływ na zdrowie przyszłych pokoleń, w tym zmniejsza ryzyko takich poważnych chorób, które dziś są, można by powiedzieć, wręcz epidemią, jak ryzyko otyłości, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu drugiego, czy zaburzeń neurorozwojowych. To są takie badania w zasadzie najbliższe, ostatnie. Przy czym zwróciłam uwagę również w tych opracowaniach na taki kontekst trójwymiarowego czasu prekoncepcji, czyli dwurodzicielstwa w aspekcie takim biologicznym, o którym często mówią między innymi nauczyciele naturalnego planowania rodziny w okresie przygotowania do małżeństwa, do narzeczonych, że istnieje i to jest uzasadnione w sposób biologiczny, te przynajmniej minimum 3 miesięcy przed poczęciem i pierwsze 12 tygodni życia człowieka, czyli okres taki najistotniejszy. Tutaj mamy wśród nas panią doktor Emilię Lichtenberg-Kokoszkę, która właśnie jest autorką ważnej pozycji, opowiadającej o właśnie tych pierwszych ważnych tygodniach, które są decydujące co do zdrowia właśnie i życia dziecka, a potem już dorosłego człowieka. Więc oczywiście tutaj nasze przygotowanie do rodzicielstwa między innymi skupia się w tym okresie pierwszych 3 miesięcy i właściwie pół roku, można powiedzieć, pierwszych 3 miesięcy przed poczęciem i pierwszych kolejnych 3 miesięcy już po poczęciu, wokół po prostu tak zwanego stylu życia, czyli między innymi rezygnacji z używek, prawidłowego snu, zmniejszenia ilości stresu, również suplementacji, zwrócenia uwagi na różne teratogeny, o których jeszcze będę mówiła. Ale nim do tego dojdzie, należy zwrócić również na ten kontekst osobisty, tego czasu planowania dziecka, bo inną rzeczą jest kwestią myślimy o dziecku, a inną kwestią jest kiedy to dziecko się pojawi, kiedy tak naprawdę będziemy do tego gotowi, czy też nie będziemy gotowi i na przykład podejmiemy decyzję, ale okaże się, że albo to dziecko nie przychodzi, albo też to dziecko przychodzi w sposób niespodziewany, na przykład wprost po odstawieniu antykoncepcji, kiedy znamy już skutki stosowania między innymi antykoncepcji w obszarze niedoborów witamin, szczególnie z grupy B, czy makroelementów, jakimi są magnez czy cynk, a mamy szereg danych, które mówią o tym, że może to być związane niestety z występowaniem różnych wad czy kwestii zaburzeń wzrastania czy ryzyka preeklampsji. A więc to w takim kontekście tych planów osobistych może być bardzo istotne, żeby jednak rozszerzyć ten czas przygotowania nie tylko do tego pierwszego 3 miesięcy, ale znacznie dłużej, bo na przykład normalizacja masy ciała może nam zająć dużo więcej. Ale również musimy zwrócić uwagę, że myślimy o tej prekoncepcji w obszarze ogólnie zdrowia publicznego, czyli to może być już myślenie właśnie takie perspektywiczne. Perspektywiczne w odniesieniu do tego, że kiedy jesteśmy w szkole, jesteśmy na przykład nauczycielami, to patrzymy na młodzież, która potencjalnie w przyszłości będzie rodzicami. I nasze działania profilaktyczne, celem na przykład ich niepodejmowania różnych zachowań ryzykownych, mogą stanowić klucz i takie istotne działania w przestrzeni właśnie zapobiegania na przykład chorobom przenoszonym drogą płciową, takim jak na przykład chlamydia, która wiemy, że jest chorobą o takim bardzo utajonym przebiegu, a skutkować może tak poważnymi konsekwencjami jak niepłodnością wtórną w wyniku zarośnięcia jajowodów.
A więc oczywiście adresowane to jest również do osób na przykład z chorobami przewlekłymi, bo dziś w XXI wieku wiadomo, że rzeczywiście matkami i w ogóle rodzicami stają się osoby, które jeszcze niedawno no, niestety nie mogły liczyć na to macierzyństwo, ale muszą się odpowiednio do tego przygotować. A więc myślimy tutaj o właśnie takim kontekście. I tutaj na jednym z tych, wśród tych no, powiedzmy bardzo aktualnych opracowań znalazłam taką tabelę, która pokazuje nam przez linie ciągłe, w liniach ciągłych widzimy aktualny stan wśród młodych kobiet, młodych względnie, bo jeszcze o tym będziemy mówić, właśnie w krajach rozwiniętych. I teraz zobaczmy na tą kolorystykę. Zobaczmy, jak niewielka ilość kobiet naprawdę właściwie się odżywia, to jest ta linia przerywana fioletowa, jak wiele kobiet z kolei w żółtej przestrzeni jest otyła, jak duża ilość na niebiesko pije alkohol, przyjmuje na przykład kwas foliowy, który jest jednym z bardzo istotnych elementów przygotowania do rodzicielstwa i jak wiele osób pali. Wiele kobiet pali, a linie przerywane pokazują to optimum prekoncepcyjne, czyli czego byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby większość rodziców albo najlepiej wszyscy przygotowywali się poprzez rzucenie palenia, chociażby rezygnację z alkoholu, żeby nie wchodziła w rodzicielstwo z otyłością, żeby się odpowiednio odżywiała i żeby przyjmowała kwas foliowy. No ale rzeczywistość jest niestety taka, że może około 50% średnio takich rodziców jest wśród nas. U ponad 90% kobiet w wieku rozrodczym przed zajściem w ciążę występuje co najmniej jeden tak zwany środowiskowy lub medyczny czynnik ryzyka. I ja tutaj w swojej prezentacji będę chciała trochę więcej powiedzieć na temat nadwagi i otyłości, czym to skutkuje, ponieważ wiemy, że u matki wiąże się to z poważnymi skutkami położniczymi i neonatologicznymi, na przykład takimi jak cukrzyca ciążowa, możliwość rozwoju stanu przedrzucawkowego, czyli tak zwanej preeklampsji, zahamowania wzrastania wewnątrzmacicznego lub odwrotnie makrosomii, nadciśnienia tętniczego podczas ciąży, a później również i w dalszym ciągu życia. Oczywiście zwiększenia szansy na porody zabiegowe, w tym operacyjne, a więc cięcie cesarskie i wszystkie z nim związane potencjalne powikłania, w tym zaburzenia laktacyjne, a nie zdajemy sobie sprawy, jak istotnym w profilaktyce zdrowia jest karmienie piersią. No oczywiście doraźnie również gorsze gojenie rany po operacji, zwiększa skłonność do infekcji, wreszcie stany depresyjne. A u ojca to nie jest też tak, że jakby masa ciała właśnie mężczyzny, ojca nie ma istotnego znaczenia dla zdrowia ich wspólnego dziecka. Może ona to determinować to zdrowie dziecka w przyszłości i zaburzać jego rozwój fizyczny, emocjonalny i psychiczny, sprzyjać występowaniu zespołu metabolicznemu w okresie już dzieciństwa, a więc zwracam uwagę na te pierwsze 1000 dni, a i później chorobom takim jak na przykład choroby płuc, astma, czy na przykład wśród mężczyzn z niedowagą, anemia, czy próchnica, no i wreszcie oczywiście również ogólnie zaburzeniom płodności. A więc zwróćmy uwagę, że istnieją pewne modyfikowalne czynniki, które powinny być wzięte pod uwagę, a które bardzo w znacznym stopniu modyfikują i determinują zdrowie naszego potomstwa, a w tym również przyszłych pokoleń. I to jest ta przestrzeń, w której można zrobić bardzo dużo, bowiem wiele badań wskazuje, że oczywiście istnieje istotnym elementem jest dziedziczenie, jest wpływ właśnie tego międzypokoleniowego przekazywania pewnych chorób, ale możemy to w bardzo dużym stopniu zmienić poprzez nasze środowiskowe właśnie wpływ, poprzez wpływ środowiska, w tym modyfikowalnych pewnych czynników na ten stan. Przy czym przy promocji tych różnych kwestii musimy jednak zwrócić uwagę na, czyli musimy być w dobrej relacji z ludźmi, z
którymi w ogóle o tym rozmawiamy, w przekonaniach osobistych. Na przykład jestem wystarczająco zdrowa. Możemy się spotkać z takim przekonaniem wśród rodziców, że jestem wystarczająco zdrowa, żeby mieć dziecko, więc nie muszę nic zmieniać. Również potrzeb i możliwości, czyli na przykład przekonania jem zdrowo. Na więcej zmian już nie mam czasu, nie mam pieniędzy, nie mam możliwości. Również musimy wziąć pod uwagę różnego rodzaju bariery dostępności do produktów na przykład ekologicznych, które są tak szeroko polecane, czy suplementów, które są dobre, ale bardzo drogie, właśnie w związku z ograniczeniami finansowymi, społecznymi. Na przykład część kobiet uzna, że wystarczy, że brałam witaminy w pierwszej ciąży, a nie stać mnie już na kolejne witaminy w części w kolejnej ciąży, nie stać mnie na lepsze suplementy, na dodatkowe ćwiczenia i tak dalej. No i teraz chciałabym zwrócić uwagę właśnie na pewne elementy z tych czynników modyfikowalnych, zaczynając od wieku. Nie będzie żadną nowością, ale uświadomimy sobie tutaj, spoglądając na rzeczywistość z Eurostatu, że według stanu na 1 stycznia 2019, a dziś to już jest 5 lat do tyłu, ale nie znalazłam takich aktualnych badań, mniej niż 1/3 populacji Unii Europejskiej była w wieku poniżej 30 lat. Przy czym dzieci do 14 lat stanowiły jedynie 15%, a młodzi ludzie tylko 17%. I co z tego wynika? Że ogromny, naprawdę dramatycznie starzeje się społeczeństwo, że te opóźnienie decyzji prokreacyjnych, czyli w ogóle odpowiedzi na pytanie, kiedy jest ten czas na moje rodzicielstwo, jest tak znacznie przesunięte w krajach rozwiniętych, których wydawałoby się, że jest świadomość i jest zgoda i zrozumienie, że to jest bardzo istotny element, a jednak oczywiście jest to podyktowane wieloma czynnikami, w tym jednym na przykład z takich dosyć interesujących jest brak po prostu znalezienia odpowiedniego partnera dla tego najważniejszego momentu dla tej kariery rodzicielskiej, ale te opóźnione decyzje, one niestety wpływają na większe ryzyko wszelkich zaburzeń płodności, patologii, ciąży, porodu, laktacji. W związku z tym właśnie powstają takie programy planów prokreacyjnych, to znaczy próby wprowadzania właśnie takich programów edukacyjnych na niwie medycznej, Reproductive Life Plan, one się tak nazywają, różne formy edukacji online. No i zwróćmy uwagę, że w tej przestrzeni zupełnie nie wzięci są w Polsce pod uwagę właśnie doradcy rodzinni, którzy mogliby tutaj w dużej mierze bardzo jasno wyjaśnić, dlaczego to jest ważne. Znalazłam jedno z takich badań, w których, proszę sobie wyobrazić, to było badanie na grupie szwedzkiej młodych ludzi, właśnie w aspekcie tych planów prokreacyjnych, że właśnie to odkładanie poczęcia wiąże się też z to oczywiście w dużej mierze wiąże się z tym, że te młode kobiety w szczególności chcą się kształcić, chcą się rozwijać, chcą po prostu osiągnąć pewien status zawodowy i mają bardzo duże zaufanie do technik wspomaganego rozrodu. I zobaczcie Państwo, w tym jednym z badań, takich bardzo obecnych, chyba jeszcze będzie na następnym slajdzie, 1 na 10 szwedzkich studentek w wieku 23 lat rozważa mrożenie komórek jajowych. Czyli uważa, że może opóźnić ten czas i że to będzie bezpieczne i że to jest pewien sposób na to, jak się przygotować do rodzicielstwa. A tymczasem z danych takich oczywistych, z wiekiem obniża się naturalna płodność. I w ciągu 12 miesięcy, zobaczmy, ta naturalna płodność, czyli szansa na poczęcie sięga 85% wśród kobiet, które mają mniej niż 30 lat. Ale już powyżej 30 dramatycznie rośnie, po 30 75, po 35 66% szans, a po 40 roku życia już tylko 40%. Przy czym oczywiście w związku z
starzeniem się, nazwijmy to, materiału, bo nie będę dzisiaj powtarzać już tych bardzo znanych nam informacji, że nasza kobieca płodność jest stała i że my tak naprawdę rodzimy się z tym potencjałem płodności i komórki jajowe po prostu razem z nami się starzeją, ich jakość znacznie się pogarsza, co skutkuje oczywiście zwiększeniem wszelkich patologii, w tym ilości strat prokreacyjnych. I widzimy, że tutaj poniżej 30 roku życia to jest 16, a powyżej 40 roku życia to już jest praktycznie dwukrotnie wyższa szansa na poronienie. Oczywiście materiał genetyczny męski również ulega zmianom, również się starzeje, choć no, mężczyźni mają tą znaczną przewagę, że jednak ich materiał genetyczny, nasienie, plemniki, one no, odradzają się w takiej mniej więcej właśnie trzymiesięcznym cyklu, ale oczywiście szereg czynników zdrowotnych no, wpływa na to, że oni również nie, no, no po prostu też ich nasienie już mężczyzny w wieku 20 kilku i 30 kilku i 50, to już zupełnie to jest już inna bajka. Przy czym chciałabym zwrócić na to uwagę, że średni wiek kobiet w Polsce na pierwsze dziecko zbliża się do wieku, który no, wcześniej był no, taki typowy dla właśnie krajów, załóżmy trochę dalej od nas na zachód, czyli między 28 a praktycznie 30 lat. No i w odniesieniu do tych danych rozumiemy, jak to jest późno. Jednocześnie badania wskazują, że młodzi ludzie podejmują coraz więcej zachowań ryzykownych i nie posiadają jednak tej wystarczającej wiedzy, kiedy ich płodność jest najwyższa i przeceniają również możliwości technik wspomaganego rozrodu co do realizacji planów prokreacyjnych. W tym względzie chciałabym podkreślić, że wydaje się, że również no, między innymi nasze władze również chyba nie mają pełnej świadomości, że wspieranie programów, które promują czy wspierają pary z niepłodnością, ale proponują im jedynie rozwiązanie w postaci technik wspomaganego rozrodu, nie jest rozwiązaniem problemu niepłodności. Dlatego, że właśnie badania i komputerowe symulacje służące ocenie właśnie takich kompensacyjnych możliwości realizacji planów prokreacyjnych poprzez techniki wspomaganego rozrodu wskazują, że po prostu nie ma takich możliwości, że możemy osiągnąć tylko bardzo no, niską efektywność, że bardzo potrzebne jest leczenie przyczynowe tych ludzi, którzy no, mają ten problem i przede wszystkim na tym się skupienie. Natomiast w aspekcie dzietności po prostu otwarcie się, no, pewna wielkoduszność, gdyby chociażby każda rodzina zdecydowała się na jedno dziecko więcej, prawdopodobnie ten problem naszego wskaźnika dzietności znacznie by po prostu się zmienił. I chcę tu zwrócić uwagę, jeszcze raz podkreślić z kolei drugi czynnik, czyli kwestia diety i otyłości. Około 1/3 kobiet w wieku rozrodczym jest otyła. To predysponuje matkę i dziecko do bardzo poważnych konsekwencji i inicjuje międzypokoleniowy cykl przewlekłych zaburzeń metabolicznych. I właściwie XXI wiek to wiek przede wszystkim epidemii, otyłości i cukrzycy typu drugiego. To wiąże się, jak tutaj na nieprzetłumaczalnym przeze mnie niestety slajdzie, wskazuje na pewne bardzo ważne proponowane interwencje w diecie i ruchu przed i w trakcie ciąży, które sprzyjają zmianie tej sytuacji, ponieważ jeżeli kobieta otyła, bo nawet uświadamiając sobie, ale nie zmieni tego swojego BMI przed zajściem w ciążę, jej mąż również o tym nie będzie myślał, no to będzie to skutkowało wieloma czynnikami takimi niekorzystnymi, o których już wspomniałam. Natomiast no, wśród tych zaleceń są tak proste zalecenia, jak na przykład wprowadzenie po prostu aktywności ruchowej przynajmniej 30 minut 3 razy w tygodniu, między innymi ograniczenia po prostu jedzeniowe, przynajmniej 10-godzinna przerwa w ciągu doby bez jedzenia już może skutkować znaczną zmianą, korzystną zmianą w
stronę poprawy właśnie tego BMI i poprzez tak zwane wewnątrzmaciczne również programowanie metaboliczne, ta kobieta, która jest szczuplejsza lub w trakcie ciąży będzie wprowadzała te zalecenia, już modyfikuje w sposób pozytywny zdrowie swojego dziecka i zwiększa szanse również na poprawę między innymi swojego mikrobiomu, który z kolei warunkuje mikrobiom, a wiemy dzisiaj i mamy bardzo dużo domy na temat mikrobiomu jelitowego, który warunkuje zdrowie różnych organów i narządów, no i między innymi również programuje poprzez promocję laktacji, karmienia piersią, zdrowie dziecka. Jeżeli matka będzie otyła, oczywiście cudownie, że będzie karmiła piersią, ale proszę sobie wyobrazić, że dziś mamy takie badania, które wskazują, że jeśli nie będzie prawidłowo się odżywiać, to również poprzez swój pokarm, który dziecku daje, programuje je negatywnie w aspektach na przykład różnych chorób związanych właśnie szczególnie z obszarem sercowo-naczyniowym poprzez nieprawidłowy profil lipidowy. Na przykład. No i nieprawidłowy poziom glukozy. A więc mamy tutaj do czynienia z tak zwaną epigenetyką, czyli zmianami ekspresji genów, które prowadzą do powstawania cech dziedzicznych, zarówno jakby wewnątrz, jak i międzypokoleniowo. Czyli otyli rodzice predysponują do nieprawidłowego, załóżmy, profilu epigenetycznego dziecka, które znajduje się w łonie tej mamy, a to dziecko, które się urodzi, no będzie niestety w wyniku tych różnych nieprawidłowości również wpływało na to, że samo najprawdopodobniej no będzie otyłe w okresie tego dzieciństwa, czyli to, co, o czym wspominałam już o tych pierwszych tysiącu dni i później najczęściej wiąże się to z przedwczesnym dojrzewaniem, z różnymi zaburzeniami płodności, no i znowu takim jakby nazwijmy to błędnym kołem. A więc powstają nawet takie hipotezy, które mówią o po prostu wpływie na rozwój organów naszej diety i stylu życia właśnie międzypokoleniowo. I że jest to no, pewien taki cykl związany z otyłością, insulinoopornością i powstawaniem szeregu innych zaburzeń. Kilka słów o suplementacji. Mam jeszcze troszeczkę czasu? Znajdzie się czas, panie doktor, proszę. Dobrze. Bardzo krótko chciałabym po prostu zwrócić uwagę w szczególny sposób na konieczność wyrównania niedoborów żelaza, niedoborów kwasu DHA, niedoborów witaminy D3, jodu i kwasu foliowego. Przy czym chcę podkreślić, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie kobiet, ale również mężczyzn, czyli podkreślam, że to jest to dwurodzicielstwo. Niedobory żelaza mają bardzo istotne, niekorzystne znaczenie, bowiem mogą one wpływać na zwiększenie ryzyka porodu przedwczesnego, znowu zahamowania wzrastania, infekcji, no, trudności w gojeniu się, na przykład po porodzie, ran, nawet przy biegu laktacji. Ale przy czym, ale podkreślić należy, że nadmiar żelaza, który może wynikać no, z nieprawidłowej i nadmiernej suplementacji, również jest bardzo niekorzystny, ponieważ generuje on powstawanie wolnych rodników, co sprzyja między innymi właśnie znowu insulinooporności, cukrzycy i takim różnym zaburzeniom związanych ze stanem, kiedyś to się mówiło stanem przedrzucawkowym, preeklampsją, a więc należy po prostu szczególnie zwracać na to uwagę też radząc się lekarza, kiedy należy włączyć i jaką suplementację. Kwasy DHA to no, taka nowa przestrzeń. Nienasycone kwasy tłuszczowe mają silne działanie przeciwzapalne i mają również istotne znaczenie na przykład w rozwoju prawidłowo wzroku, zdolności motorycznych, poznawczych, chronią matkę przed depresją, przed porodem przedwczesnym, ale no, należy szukać ich źródeł właściwych. I na przykład częste są zalecenia, żeby jeść więcej ryb, ale niestety morza są strasznie zanieczyszczone. I na przykład nie należy jeść mięsa, no w naszej szerokości raczej rzadko jemy rekina czy miecznika, ale jemy na przykład tuńczyka, a tuńczyk niestety zawiera sporą ilość rtęci.
wyrównanie witaminy D. Witamina D to już nie tylko kości. To również bardzo istotne znaczenie na przykład w prawidłowym zagęszczeniu, znowu zmniejszeniu ryzyka tego stanu przedrzucawkowego, cukrzycy, niskiej masy urodzeniowej. I należy tę witaminę suplementować w odpowiednich dawkach. Nie mówię teraz o tych dawkach, tu szczególnie, ponieważ nie mówię konkretnie do lekarzy w większości, ale należy zwrócić uwagę, że jest potrzeba zwiększonej ilości tej witaminy, zwłaszcza wśród kobiet z chorobami przewlekłymi, autoimmunologicznymi, z otyłością, z chorobami jelit. A teraz mamy coraz więcej takich kobiet, no bowiem rodzicielstwo przesunęło się powyżej 30 roku życia. Niedobory jodu również mają istotne znaczenie, ponieważ warunkują rozwój ośrodkowego układu nerwowego, chronią nas przed niedosłuchem, przed poronieniem, przed porodem przedwczesnym, ale zwróćmy uwagę, że jod jest szczególnie wypierany przez fluor w wodzie pitnej, czyli że trzeba zwrócić uwagę na to, co pijemy, ponieważ możemy po prostu poprzez zatrucie fluorem nie mieć prawidłowej ilości tego jodu i oczywiście on jest również bardzo istotny w aspekcie pracy tarczycy i należy tutaj regularnie wykonywać badania. Wreszcie kwas foliowy, o którym wiemy już od bardzo dawna, w szczególności w aspekcie chronienia przed wadami ośrodkowego układu nerwowego i powstawania wadcewy nerwowej. I tutaj jest wiele różnych ciekawych badań w tej przestrzeni. Związanej między innymi jeszcze z takim zjawiskiem, które istniało, ale dopiero od niedawna zostało zbadane, jak hiperhomocysteinemia i mutacja enzymów MTHFR, które wpływają na przyswajalność kwasu foliowego. Ale generalnie rzecz biorąc, istnieje pewna grupa również ludzi, którzy w sposób szczególny powinni wyrównywać te niedobory witamin z grupy B, w tym kwasu foliowego, witaminy B12. Niewątpliwie są to kobiety po odstawieniu antykoncepcji. Niewątpliwie są to kobiety z cukrzycą, zwłaszcza przedciążową. Otyłe kobiety stosujące leki przeciwpadaczkowe. Czy takie, które już niestety w swoim wywiadzie, czy w wywiadzie rodzinnym mają wady ośrodkowego układu nerwowego. Nadmiar jednak folianów, a to również może wynikać właśnie znowu z nadmiernej suplementacji, może sprzyjać autyzmowi, insulinooporności u potomstwa. A więc dieta rodziców powinna być odpowiednio zbilansowana. Powinniśmy się opierać na produktach pochodzących z naszej szerokości geograficznej, w miarę możliwości ekologicznych i jak najmniej przetwarzanych. Przejdziemy teraz jeszcze krótko do zastosowania metod planowania rodziny, a właściwie stylu życia z płodnością w budowaniu świadomości zdrowotnej, właśnie planowaniu rodziny i diagnostyce i terapii zaburzeń. Od dawna wiadomo, że właśnie wiedza wynikająca z obserwacji cyklu miesiączkowego jest bardzo istotna i może być też pewnym monitorem zdrowia. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne i Położników i Ginekologów od niedawna stworzyło rekomendacje, żeby matki zachęcały swoje córki do notowania przynajmniej regularności miesiączek i zachęcały do poznawania swojego ciała poprzez obserwację wskaźników płodności, co może przyczynić się do wyróżnienia czy po prostu działania profilaktycznego w przestrzeni znajdowania kobiet młodych jeszcze z ryzykiem zaburzeń płodności. Do 15% kobiet choruje na zespół policystycznych jajników. To się wiąże z epidemią między innymi otyłości. I właśnie tak proste zalecenia, jak też budowa komunikacji między matką a córką, poprzez między innymi również tłumaczenie, mówienie o mowie ciała, o biologii, o tym, jak to wszystko funkcjonuje i po co to jest, może służyć po prostu wyławianiu z całej grupy młodych kobiet tych, które są narażone na poważne problemy. Nie będę tłumaczyć, czym są omiomarkory obserwacji cyklu, bo myślę, że to nie jest miejsce, ale oczywiście one znajdują szczególne i ważne znaczenie w po prostu
pewnym po prostu świadomości, szczególnie świadomości kobiet, że owulacja, jak i płodność, jest integralną częścią zdrowia. A tylko 3% kobiet według badań tak naprawdę wie, kiedy owuluje i potrafi zidentyfikować tą owulację. A więc no, teraz też w literaturze możemy spotkać się z bardzo ciekawym takim określeniem jajnikowego kontinuum, czyli takiej międzypokoleniowej ciągłości toczącego się koła życia, czyli jakby takiego przechodzenia kobiety od stanu braku owulacji w sposób naturalny w okresach naturalnej niepłodności poprzez zaburzenia związanymi z różnymi patologiami, no i również naszym działaniem jatrogennym, jak na przykład stosowanie antykoncepcji no, czy aborcji. W najnowszych badaniach również jest wiele informacji dotyczących tego, że dziś metody planowania rodziny już nie służą tak bardzo odkładaniu, jak bardziej planowaniu poczęcia i są też znowu kolejnym kluczem do wcześniejszego rozpoznawania problemów z płodnością, czyli jest to pewne narzędzie, które może nam ułatwić i odpowiedzieć na pytanie, czy no, jesteśmy płodni, jeśli współżyjemy w czasie płodnym, no bo temu właśnie mają służyć metody. Mają one bardzo wiele właśnie takich, no, nazwijmy to właściwości, czy po prostu no, pomagają, są wglądem w prawidłowe lub zaburzone funkcjonowanie kobiecego organizmu i skracają czas do konsultacji lekarskiej. Tworzą no, pewne takie współpartnerstwo pomiędzy właśnie lekarzem, pacjentem, a nauczycielem naturalnego planowania rodziny, służą też śledzeniu postępów, diagnostyce, jeśli to jest potrzebne. Nie mam czasu przedstawić tutaj tego ważnego, załóżmy, też ciekawego koła, które pokazuje, że właśnie zaburzenia owulacji są uwarunkowane wieloczynnikowo, a ich konsekwencje są międzypokoleniowe, ale mam nadzieję, że częściowo Państwo tutaj już odnaleźli te informacje w dotychczasowym moim wykładzie. Tutaj przedstawiam taką podstawę porady prekoncepcyjnej jako oceny ryzyka, promocji zdrowia, wspierania biomedycznego i socjopsychologicznego pary planującej poczęcie. I po lewej stronie mamy taką po prostu taki zbiór klasycznych zaleceń, które są ogólnie znane, ale obecnie dodatkowo można by dodać również na przykład ocenę zagrożeń kontaktem z teratogenami, na przykład poprzez różne badania, ocenę zanieczyszczenia metalami ciężkimi, rozpuszczalnikami, dioksynami, GMO, promieniowaniem czy alergenami oraz oceną ryzyka depresji, nerwic, zagrożenia przemocą. To są przynajmniej niektóre z tych zjawisk pewną nowością, ale jeżeli słuchamy no, chociażby programu pierwszego, to ku naszemu przerażeniu pada tam teraz obecnie ostatnio cały czas taka informacja, że ponad 20% młodych ludzi choruje na depresję. Skądś to się bierze? Nie będę teraz odpowiadała na to pytanie oczywiście, ale to jest też no, pewna epidemia XXI wieku. Tutaj najnowsze badania brytyjskie z 2023 roku wskazują, że mimo tego wszystkiego, co Państwu powiedziałam, mimo tej wiedzy, mimo tej świadomości, niecałe 50% kobiet, a jeszcze połowa z tego mężczyzn, coś zmienia w związku z planowaniem dziecka. Czyli zaczyna jeść lepiej, stosować kwas foliowy, przestać pić alkohol, zaczyna ćwiczyć, brać witaminy, idzie do lekarza. A więc tak naprawdę, czy jest tak dobrze? Niekoniecznie, ale powstają różne wydarzenia europejskie. Tutaj Państwo macie, powstają właśnie tak zwane flowcharty, takie po prostu postery, plakaty, zaleceń, co zrobić, żeby, kiedy myślisz o tym, że chciałbyś być rodzicem. To jest konkretnie taki plakat z Europejskiego Kongresu z Danii 2019, w którym na punkt pierwszy, płodność kobieca jest ograniczona. Męska nie, ale z wiekiem jednak ulega pogorszeniu. Punkt drugi.
Podczas jednorazowej ejakulacji wydostaje się 100 milionów plemników, zaś w cyklu kobieta jajeczkuje zwykle jedną komórką jajową. Są takie jakby bardzo istotne, no takie bardzo podstawowe informacje, ale żeby jakby ludzie sobie troszkę uświadomili, jak tak naprawdę wygląda ta płodność. Rodzice powinni odżywiać się zdrowo, rezygnować z kawy, alkoholu, papierosów, ćwiczyć regularnie, współżyć w okresie płodności, a jeśli nie współżyją w tak zwanym okresie oknie płodności fizjologicznej, no to wtedy ta szansa na ich płodność, na ich poczęcie dziecka się zmniejsza. Przed 30, o czym mówiłam, szansa zmniejsza, znaczy wynosi około 20%, a tutaj nawet są takie informacje, że po 45 roku życia praktycznie jest prawie bliska zeru. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj no, chciałam podkreślić na przykład informację, że IVF nie może działać cudów w punkcie 8. Szansa u kobiet poniżej 35 roku życia 30%, a powyżej 45 roku życia jest bliska zeru. Więc ta IVF, o czym mówiłam, czyli te techniki wspomaganego rozrodu, nie zastąpią naturalnej płodności. I odsyłanie w punkcie 9 jak najszybciej do leczenia zaburzeń płodności do specjalistów w tym zakresie. Podsumowując, chcę jeszcze raz podkreślić bardzo istotną rolę właśnie instruktorów i nauczycieli w tej przestrzeni ochrony i troski, budowania świadomości zdrowia, płodności i planowania rodziny, czyli tej przestrzeni po prostu profilaktyki, jak również jako partnerzy w późniejszym czasie, jeśli te problemy się ujawniają w tak zwanej naprawczej medycynie prokreacyjnej. Czyli ta opieka prekoncepcyjna to troska, odpowiedzialność, też dojrzałe przeżywanie radości i trudności rodzicielskich. Zdaje się, że pan doktor będzie mówił o poronieniach, a właśnie rodzicielstwo też ma no niestety czasem troszkę trudniejsze, bardziej zacienione przestrzenie, do których też no, w jakimś sensie należy przygotowywać potencjalnych rodziców. Młody artysta brytyjski, kiedy jego żona zaszła w ciążę, postanowił zbudować 14 masywnych rzeźb z brązu, które zamówił szpital w Katarze. Zobaczcie Państwo, przed tym szpitalem w Katarze stoi tych 14 masywnych rzeźb, które przedstawiają rozwój dziecka w łonie matki. Kiedy dowiedziałam się o tym, stwierdziłam, że to jest po prostu coś niemożliwego, niesamowitego, że to jest ponad no też jakieś religijne w jakimś aspekcie, bo te kraje arabskie no przecież nie są wszystkie krajami chrześcijańskimi, ale że jakby dziecko zawsze w każdej kulturze no jest skarbem, jest czymś fantastycznym i ludzie potrafią robić tak cudowne rzeczy. No i w odniesieniu też do tego wszystkiego, no co tutaj Państwu prezentuję, chcę złożyć wielki ukłon i przypomnieć postać profesora Michała Troszyńskiego i przypomnieć konferencje. Odbyło się ich 8. Chcielibyśmy je kontynuować. Były to takie konferencje najpierw na WUM-ie, potem na UKSW w ramach cyklu profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Odbyło się ich 8 i 9 miała się odbyć na UKSW jesienią 2020 roku. No ale jak to pani doktor powiedziała, wybuchła zaraza, powstał COVID. No i to jakby bardzo opóźniło realizację tych zamierzeń, ale ufam, a miało być to zdrowie prokreacyjne wieku rozwojowego, zagrożenia i profilaktyka, że może do tego wrócimy. Było to dzieło właśnie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które w tym czasie świętowało 30 lat, no a jak już wspomniałam, dzisiaj już zaraz właściwie mamy ten rok na świętowanie 35 roku naszej działalności. No i w ten sposób Państwu bardzo, chyba już tam nic więcej dalej nie ma. Serdecznie dziękuję.